Wydzielam 19. zwyczajną sesję Rady Gminy Konstantynów w dniu 21 sierpnia 2020 roku. Kto jest Państwem za przyjęcie uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie. Gratuluję, panie wójcie. No, chciałbym przede wszystkim podziękować radnym za tak wysoką ocenę, za wotum zaufania, za absolutorium, bo nie spodziewałem się, że Rada jednogłośnie udzieli mi takiej akceptacji za realizację przedsięwzięć roku 2019. No nie ukrywam, że życzyłbym sobie, żeby taka atmosfera, jaka dzisiaj jest na sesji, była prawie że na każdej sesji, bo wielokrotnie sesje to jest takie ścieranie się poglądów, ścieranie się potrzeb, chociaż dobrze, że to ścieranie ma miejsce, bo wtedy wypracowuje się już takie naprawdę potrzebne zadania. Jest wtedy płaszczyzna porozumienia, kompromis i myślę, że mi szczególnie na tym zależy. No, podsumowując rok 2019, no może mogę uznać, że on nie był za bogaty. To był taki przeciętny rok w porównaniu do lat, które były wcześniej, gdzie ponad 12-15 milionów było środków inwestycyjnych. W tym roku 19 około 2 milionów, więc to jest znacząca różnica, ale wynika to przede wszystkim z tego, że kończy się ten okres dofinansowania zewnętrznego. Te konkursy, które były, to nie bardzo gmina nasza kwalifikowała się do pozyskania środków z tych przedsięwzięć, bo podam jako przykład termomodernizacja. Bardzo dużo samorządów teraz ma projekty z tego zakresu. No my niestety mamy sieć gazową, mamy gaz ziemny i nie kwalifikujemy się, nie spełnimy nigdy kryteriów do pozyskania środków na ten cel, pomimo że tą termomodernizację wykonaliśmy w roku 2008, 2007, 2009. Jesteśmy już po z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. A drodzy Państwo, myślę, że budżet w miarę stabilny, to co najważniejsze, nie pogłębił deficytu, a wręcz została wypracowana nadwyżka, która pozwoliła spłacić część zobowiązań kredytowych. No a tak wybiegając w przyszłość, rok 2020 już jest lepszy, bo ten budżet nie wynosi 21, a wynosi prawie 24 miliony. Już są inwestycje unijne na ponad 2,5 miliona, więc należy uznać, że jednak jest trend wzrostowy. Dziękuję pracownikom samorządowym, pani skarbnik, pani sekretarz, inspektorom za realizację swoich obowiązków i zadań, bo one też miały wpływ na realizację tego budżetu w roku 2019. To też jest pewna mobilizacja i jest doping do tego, żeby pracować jeszcze lepiej, dlatego deklaruję, że nie będę szczędził ani sił, ani czasu, żeby ta praca na rzecz naszej wspólnoty samorządowej była jak najlepsza. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię, a my monitorujemy to na bieżąco, wydatki naszej gminy. Nie jesteśmy bogatą gminą i tak wszędziemy, jak wystarcza nam pieniążków. Ale wszelkie dyskusje odbywają się na posiedzeniach komisji. Bywają to komisje różne, burzliwe. Tak, burzliwe. No wiadomo, charaktery się ścierają, każdy chce coś uszczknąć dla siebie. I myślę, że w gruncie rzeczy to się jakoś tam docieramy, jakoś tam dogadujemy. Póki co zadłużenie nie jest aż tak duże, żadnych przekroczeń uprawnień nie było, także życzyłabym tego również innym gminom. Tak jak tutaj Państwo przedmówcy powiedzieli, że pan wójt stara się właśnie, żeby sprostać tym wszystkim wymaganiom. Również życzyłbym sobie i Radzie całej i panu wójtowi również, aby współpraca między Radą a panem wójtem układała się jak najlepiej. Dziękuję. Co nam pokaże przyszłość, to nie wiemy. Wiemy, że sytuacja z pandemią ogranicza nasze dochody. Dostrzegamy to. Wiemy, jakie są wpływy z podatku PIT i CIT. One też ograniczają nasze wpływy. Na pewno sprawa
no, trudnej sytuacji w rolnictwie też będzie miała swoje konsekwencje w postaci zmniejszonej liczby podatków, ale na ten moment wszystko przebiega w miarę stabilnie, normalnie, realizujemy wszystkie zadania. Przed nami trudny okres, bo wynagrodzenia nauczycieli i podwyżki, na które to środków nie mamy, więc też będziemy musieli się spiąć, żeby poszukać możliwości sfinansowania tego zadania. I ja liczę, że nie ma co patrzeć w przyszłość pesymistycznie. Patrzmy optymistycznie. Jest możliwość wypracowania jakichś środków. Są już pewne ruchy, które pozwolą zaoszczędzić wydatki, więc tutaj jest szansa, że jeżeli nie będzie dużych cięć z budżetu państwa, to gmina będzie na pewno realizowała swoje zadania obowiązkowe, ale i znajdzie również środki na inwestycje tak bardzo potrzebne.